Afery mostowej nie było, a Andrzej Jeziorski i Wiktor Krawiec są niewinni, tak orzekł toruński sąd okręgowy. Sąd uniewinnił byłego wiceprezydenta oraz dyrektora Wydziału Gospodarki Nieruchomościami od zarzutów o niedopełnienie obowiązków przy sprzedaży gruntów pod budowę mostu wzdłuż ulicy Lipnowskiej. W maju roku ubiegłego sąd pierwszej instancji skazał obu urzędników na 4 miesiące więzienia w zawieszeniu. Sąd uznał ich wtedy winnymi niedopełnienia obowiązków za to, że podczas przygotowań do budowy mostu zezwolili właścicielce firmy Cabo na wykup gruntów, na których znajdowała się jej firma. Straty jednak nie było, bo za samo przekształcenie działki Bożena C. zapłaciła więcej, niż wynosiło odszkodowanie za sprzedaż. Wyrok sądu jest prawomocny. Tymczasem Centrum Unijnych Projektów Transportowych wyraziło zgodę na wydłużenie terminu budowy mostu do końca listopada tego roku. Taki wniosek złożyli w styczniu MZD i wykonawca inwestycji. Problemem okazało się zamontowanie łuków mostowych w terminie. Przeszkoda to przede wszystkim nieodpowiednia pogoda i poziom wody w Wiśle, stąd opóźnienia. Pozostałe prace na budowie mostu są realizowane w terminie, obecnie na poziomie od 70 do ponad 80% wykonania. Na wiosnę zaplanowano m.in. prace wykończeniowe na estakadach. Przypomnijmy, obecnie termin oddania mostu do użytku to nie lipiec, a koniec listopada tego roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę dwóch mieszkańców Torunia na decyzję środowiskową dla północnej średnicówki. Skarga dotyczyła kwestii proceduralnych, hałasu powodowanego przez planowaną drogę oraz udziału społeczeństwa w postępowaniu. Na odcinku średnicówki trwają obecnie prace związane z rozbiórką budynków, wycinką drzew oraz przebudową gazociągu i budową kanalizacji deszczowej. Konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Infrastructuras S.A. zostało wybrane na wykonawcę sali koncertowo-kongresowej na Jordankach. Jeżeli miasto podpisze umowę z wykonawcą, ten będzie miał 25 miesięcy na realizację inwestycji. Podpisanie umowy jest uzależnione od dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego. Jeżeli marszałek wesprze warunkowo budowę, prace będą mogły się rozpocząć. Miasto jeszcze przez kilka dni czekać będzie na ewentualne odwołanie od przetargu wyłaniającego wykonawcę. Budowa sali kongresowo-koncertowej na Jordankach ma zostać dofinansowana kwotą 55 milionów złotych przez Urząd Marszałkowski, czyli instytucję zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Stanie się to po podpisaniu umowy, a ta jest uzależniona od dodatkowych ekspertyz. Dokument ma ocenić przygotowany przez gminę projekt. Najpierw utrudnienia na ulicach, ale za to potem lepsza komunikacja w mieście. Za kilka dni ruszy w Toruniu budowa linii tramwajowej do miasteczka uniwersyteckiego na Bielanach. Zadanie jest częścią projektu rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007-2013. Tramwaj będzie na Gagarina, ale też na Alei Solidarności, gdzie powstanie duża platforma przesiadkowa. W ramach umowy firma Budimex zaprojektuje i wybuduje linię tramwajową do kompleksu UMK od skrzyżowania ulicy Bema i Sienkiewicza przez Sienkiewicza, Gagarina i Szosę Okrężną do pętli tramwajowej Bielany, a także linię tramwajową w Alei Solidarności. Te zadania kosztowały będą łącznie 47 milionów złotych. Od marca na kierowców i pasażerów MZK czekają utrudnienia. Kolejne spotkanie przed własną publicznością rozegrają piłkarze Halowi Marwitu. W najbliższy piątek o 19 w hali spożywczaka Marchewkowi zmierzą się z Gwiazdą Ruda Śląska. Toruńskie koszykarki rozpoczynają walkę w fazie play-off. Fort Germas Ekstraklasy. Rywalem Katarzynek jest Matizor, lider Pruszków. W najbliższy weekend w Toruniu dwa mecze. Sobotnie spotkanie w hali spożywczaka rozpocznie się o 18, a niedzielne o 17. O utrzymanie na zapleczu Orlen Ligi cały czas walczą siatkarki budowlanych Budlek z Toruń. Trener Mariusz Soja ma nadzieję, że stanie się to już w sobotę. Budowlani Budlek z Toruń muszą jednak pokonać Piecogaz Murowa na Goślina. To spotkanie w sobotę w hali zespołu szkół nr 28. Początek o 18.